Policzmy koszty. Dyrektor kopalni, główny księgowy, ja, plus manipulacyjny notariusz, prawnicy. Konkretnie 20% od kredytu. No, pięknie, każdemu po samochodzie. 20% prowizji. Zaczynamy od zadłużenia. Dług Krzysztofa Krause przypomina w znacznym stopniu dokument. Jest rekonstrukcją głośnego kiedyś zdarzenia, które od początku w przestrzeni publicznej funkcjonowało właściwie podobnie, jak funkcjonuje w filmie. Od razu, kiedy wywołało zainteresowanie, było traktowane jako takie zdarzenie, które jest symptomem stanu etycznego społeczeństwa. To była zbrodnia podwójna, dokonana w marcu 1994 roku ze szczególnym okrucieństwem. To okrucieństwo od początku było podkreślane. Przypuszczano, że zdarzenie to wiąże się z porachunkami mafii rosyjskiej, ale wkrótce okazało się, że sprawcami zbrodni są normalni młodzi ludzie z warszawskich inteligenckich domów, niedawni studenci, którzy dokonali tej zbrodni w desperacji, doprowadzeni do stanu ostateczności, pozbawieni pomocy policji i prokuratury, no ale jednak dokonali jej. I po 3 latach odbył się długotrwały proces. W 1997 roku dostali zaskakująco wysokie wyroki, po 25 lat więzienia. Kiedy zaczęli te wyroki odbywać, pierwszymi, którzy odwiedzili ich w więzieniu, byli właśnie scenarzyści filmu, reżyser Krzysztof Krause i dziennikarz Jerzy Morawski. Rozmowa, którą wtedy odbyli z dwoma sprawcami, stała się podstawą przyszłego filmu. A wracając do naszych interesów... Powoli, Gerard. Spotkamy się ze Stefanem, wszyscy razem pogadamy. Podliczyłem swoje koszty, jesteście mi winni 6000. Gerard, bredzisz. $6000. Opowiadam o tym zdarzeniu prototypowym tak dokładnie, dlatego że ono dzięki filmowi, właśnie dzięki filmowi Dług, stało się takim samoistnym tekstem kultury. Ludzie zaczęli się nim interesować, powstawały na jego temat reportaże prasowe, filmy dokumentalne. W końcu powstały całe witryny w internecie służące obronie tych dwóch sprawców zbrodni. I rzeczywiście no, rzadko się zdarza, żeby film tak bardzo wpłynął na ciąg dalszy rzeczywistości. Zainteresowanie sprawcami tej zbrodni wywołane przez film Dług doprowadziły do tego, że kiedy mówię te słowa, obaj są już na wolności. Ten wpływ na rzeczywistość był zapewne częścią strategii autora filmu. To zawsze jest pokusa dla artysty, żeby wpłynąć na rzeczywistość, choćby na los jednego pojedynczego człowieka, dwóch ludzi jak w tym wypadku. Ale nie to była najważniejsza część strategii Długu. Najważniejsze było to, żebyśmy nie odnosili, my jako widzowie, filmu do zdarzenia prototypowego, żebyśmy się nie cofali, ale żebyśmy myśleli o sobie. Jak to się wiąże z naszym poczuciem moralnym, co my byśmy zrobili w takim wypadku. Wykiwaliście mnie. Masz czas do jutra. Film jest skonstruowany w ten sposób, że poza ramą, poza początkiem i końcem, kiedy jest przyjęty przez autora wyraźnie zewnętrzny punkt widzenia, na początku ekipa policji, która niczego nie rozumie, nie wie co się stało, dokonuje takich oględzin
miejsca zbrodni. To jest taki zewnętrzny punkt widzenia. Ale w całej środkowej partii filmu my jako widzowie jesteśmy zmuszani do przyjęcia wewnętrznego punktu widzenia bohaterów, żebyśmy przeżywali wraz z nimi emocje. Najpierw przeżywamy na zmianę taką euforię związaną z nowymi możliwościami, perspektywami, jakie stoją przed młodymi ludźmi, którzy wchodzą do biznesu na początku lat 90. Ta euforia miesza się z lękiem, co się stanie, jak im się nie uda, że spadną na jakieś społeczne dno. Później stopniowo te zmienne emocje przekształcają się w konkretny strach przed tym dręczycielem, który chce im to wszystko odebrać. Później, jak ta zbrodnia zostaje dokonana, odczuwamy taką ulgę, że już ich nikt nie dręczy. No a potem odzywają się wyrzuty sumienia. I przez to jest film bardziej właśnie o sytuacji etycznej współczesnego człowieka. W dodatku jest kilka jeszcze przyczyn zewnętrznych, społecznych, dla których ten właśnie kształt ekranowy, jaki ten lęk przyjął, był tak sugestywny i tak powszechnie był odbierany jako symptom. Po pierwsze, podstawowym lękiem zbiorowym jest lęk przed przestępczością. Po drugie, ten film dobrze wyraża stan darwinizmu społecznego. Brać sprawy we własne ręce, to znaczy ryzykować. Ten, kto bierze na siebie ryzyko, może wszystko przegrać. I po trzecie, mówi się dzisiaj o sytuacji późnej nowoczesności, w której już nie ma wyraźnych obowiązków. Nikt niczego tak do końca nie musi. I film pokazuje stan tej próżni. Już nie ma miłości, już nie ma wiary, w ogóle to nie ma takiej problematyki w tym filmie. Już moralność nie jest tak wyraźna. Nad tym stanem próżni moralnej wraz z bohaterami jesteśmy zmuszeni się zastanawiać. Panowie, za późno, mieliście zadzwonić. Ci państwo biorą. Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. Panie Tadeuszu, mamy gotówkę. No to świetnie, zapraszam. Panie, tak się nie robi. Byliśmy pierwsi. Spadliście mi z nieba. Już się bałem, że się nie zdecydują.